Cześć, zapraszam Was na relację z naszego drugiego spotkania Światem 500. W zeszłym roku sprawdzaliśmy otwartą odmianę 500C, natomiast kilka tygodni temu do testu przypadł nam model Collezione. Dwukolorowe nadwozie pod maską 1.2 o mocy 69 koni, o plusach i minusach poopowiadam w 5 testowych punktach. Fiat 500 to oczywiście jedna z ikon europejskiej motoryzacji. Oryginalne wcielenie było produkowane od 57 do 75 roku i zmotoryzowało Włochy. W 2007 roku, 50 lat po premierze pierwowzoru, Fiat pokazał nowoczesną wersję 500. Jej produkcja trwa do dziś i odbywa się głównie w polskiej fabryce w Tychach. 4 lata temu auto przeszło facelifting, a Collezione to jedna z 5 aktualnie dostępnych wersji w polskim cenniku. Mimo solidnego, bo już kilkunastoletniego stażu na rynku, 500 nadal wygląda uroczo. To linia, która po prostu się nie starzeje. Fiat wykonał kawał dobrej roboty, a szczególną siłą są niemal identyczne detale jak w oryginale. Włosi stawiają też na personalizację. Mnogość edycji specjalnych czy szeroki katalog akcesoriów powodują, że klienci mają w czym wybierać. Nasza odmiana Collezione oznacza się specjalnymi felgami. Swoją drogą przypominają mi te z BMW M2 Competition. To 14-ramienne obręcze, które świetnie współgrają z dwukolorowym nadwoziem. Do tego chromowane listwy, lusterka i lekko pochylony napis na klapie. Fiat podkreśla związek tej edycji z najnowszymi trendami w modzie, ale na tym akurat się nie znamy, dlatego przechodzimy dalej. Projekt wnętrza dorównuje oryginalnością temu, co dzieje się na zewnątrz. Na odbiór całości wpływa przede wszystkim kolorystyka, na czele z jasną kierownicą, która wygląda bardzo fajnie, ale łatwo ją zabrudzić. Zresztą odmianę Collezione możemy mieć w jednym z kilku wariantów wykończenia środka, więc dla każdego coś miłego. Nasz egzemplarz miał dwukolorową tapicerkę w paski. Jakość materiałów jest przeciętna, ale to normalne w tym pułapie cenowym. Montaż i spasowanie zasługują na pochwałę. Po przełącznikach i przyciskach widać powoli upływ czasu, ale w ostatnich latach samochód zyskał m.in. 7-calowy ekran systemu multimedialnego Uconnect. Jest on wyposażony w Android Auto i Apple CarPlay, choć płynnością działania i rozplanowaniem funkcji nie powala. Denerwujące jest również to, że auto nie zapamiętuje ostatniego źródła audio. Po odpaleniu zawsze włącza się radio. Niezbyt intuicyjne jest też odpalanie klimatyzacji. Trzeba wiedzieć, że należy nacisnąć przycisk do regulacji nadmuchu. Ponadto w testowym egzemplarzu brakowało regulacji wysokości fotela kierowcy, co dla wyższych osób może być problemem. Jest to jednak opcja, którą można i trzeba dokupić. W katalogu nie znalazłem jednak podłokietnika. Kierownicę regulujemy tylko w jednej płaszczyźnie. Pod względem miejsca nie ma cudów, 500 to ciasne auto. Pozycja za kierownicą jest bardzo taboretowa i dla wyższych osób będzie ciasno nad głową. Nadwozie nie jest też przesadnie szerokie. Tylne miejsca należy nazwać awaryjnymi lub takimi dla dzieci. Jest tam natomiast całkiem sporo miejsca na stopy, a to dzięki temu, że przednie fotele są zamontowane wysoko. Bagażnik ma pojemność 185 litrów. Na zakupy wystarczy na coś większego średnio. Na weekendowy wyjazd musimy rozłożyć fotele, wtedy kufer zwiększa się do 520 litrów. Pod maską testowego Fiata 500 Collezione pracowała ta sama jednostka co w zeszłorocznym 500C, benzyna 1.2 o zabójczej mocy 69 koni. Jest to natomiast prosta i sprawdzona konstrukcja pod kątem bezawaryjności. W innych wersjach dostępny jest też dwucylindrowy motor 0.9 Twinner. Testowy wolnosący silnik czterocylindrowy pozwala na rozpędzenie się do setki w 12,9 sekundy i pojechanie 500-ką 163 km na godzinę. Tego jednak nie polecamy, jakie ogólnie zapuszczania się Fiatem na autostradę. To auto typowo miejskie i mocno to czuć, zarówno pod kątem stabilności, jak i komfortu jazdy i wyciszenia przy wysokich prędkościach. Tego jednak nikt od niego nie oczekuje, a w mieście 500 sprawdza się znakomicie. Skromne wymiary pozwalają łatwo parkować, widoczność jest doskonała, a układ kierowniczy posiada opcję City. Dzięki temu kierownica pracuje praktycznie bez jakiegokolwiek oporu i możemy kręcić nią jednym palcem. W mieście nie przeszkadza też dynamika. Do 50-70 km na godzinę auto przyspiesza sprawnie, choć ścigać się ze świateł oczywiście nie będziemy. Spalanie w takich warunkach zamknie się w 7-8 litrach na setkę. Minusem jest niestety to, że nie jest to najbardziej wyrafinowany samochód pod kątem zawieszenia. Fiat jest raczej twardy, a jednocześnie przy szybszej jeździe nie jest wystarczająco zwarty, by to wynagrodzić. Podwozie potrafi się odezwać przy np. pokonywaniu progu zwalniającego, a na nierównościach bywa nerwowo. To też zasługa niewielkiego rozstawu osi.
58 600 zł to dokładna cena testowanego egzemplarza. Cennik 500 otwiera kwota 47 200, natomiast bazowy kolekcjoner to koszt 56 200 zł. Jak za tak małe auto, nie jest to może okazja stulecia, ale Fiat ma inne argumenty. Przede wszystkim oryginalność, która sprawia, że mamy poczucie, że zapłaciliśmy za coś wyjątkowego. Za kierownicą tego auta trudno jest mieć zły humor i to jest chyba jego największa zaleta. Zapraszam Was też do obejrzenia testu Fiata 500C. A jeżeli materiał Ci się spodobał, to przypomnę o możliwości zasubskrybowania naszego kanału. Więcej o testowanym Fiacie 500 kolekcjoner znajdziesz na naszej stronie. Dzięki i do usłyszenia.